po raz pierwszy został zorganizowany w 1954 roku. Początkowo jako impreza o charakterze lokalnym, następnie ogólnopolskim i międzynarodowym. W ostatni weekend stycznia w Rajczy trwa międzynarodowy i ogólnopolski rajd chłopski. Panie wójcie, pół wieku trwania rajdu chłopskiego. Chyba niewiele imprez może poszczycić się takim stażem. No, cieszymy się, że to nasi przodkowie kiedyś wymyślili tą ideę rajdu, gdzie, tak jak pani zauważyła, już ponad pół wieku to trwa. Ten pierwszy rajd to wyglądał w ten sposób, że to młodzież z powiatu żywieckiego, wędrując po górach na nartach, spotykali się w Rajczy i tutaj chcieli zorganizować jakieś zawody, żeby sprawdzić swoją tężyznę fizyczną. Te pierwsze zawody były organizowane w biegach, jak również w skokach narciarskich. Towarzyszyły temu targi i występy zespołu. Gmina Jeleśnia ponad 35 lat już przyjeżdża na rajd chłopski. Bierzemy udział w konkurencjach sportowych, jak również konkurencji tutaj ze stoiskiem, z naszą tradycyjną żywnością. Prezentujemy zabawkę ludową, bibułki na naszym stoisku, pokazujemy, co dzieje się u nas w gminie, prezentujemy naszą kulturę, również to, co u nas za górką. To piękne stoisko zwróciło naszą uwagę. Skąd państwo są? Jesteśmy z gminy Rozprza. Jest to powiat pruszkowski, województwo łódzkie. Jest to gmina licząca sobie 12,5 tysiąca mieszkańców. Naszym motywem przewodnim w tym roku jest kapusta, dlatego jest tak dużo dekoracji z kapusty i tych różnych potraw. Począwszy od gołąbków, a skończywszy na torcie z kapusty. Skrzydełka wędzone mamy także przygotowane w formie naszych pań wylegujących się na plaży. Można też to oczywiście zobaczyć. Mamy także ciasta nawiązujące do naszych tych ciast z regionu. Mamy rogaliki, mamy ciasto szpinakowe, które się zalicza do zdrowej żywności. Mamy tradycyjną szynkę z kością, smalec. Dodam jeszcze, że panie obok mają bardzo oryginalne i piękne stroje. Co z nowości dzisiaj? No rajd co roku coś jest nowego. W pewnym okresie wprowadziliśmy urozmaicenie, ten bieg Wilczegronie, który przed chwilą wystartował, w którym jest 500 zawodników, biegnie sobie na nogach po górach wokół Rajczy. Pierwszy przybiegnie za półtorej godziny, ostatni za 4. Ale to i tak trzeba mieć wielką siłę, krzepę i energii, żeby to przebiec. Będzie jutro z nowości po raz pierwszy nauka chodzenia Nordic Walking z Wardoniu. Także ci, którzy chcą zobaczyć, jak należy chodzić prawidłowo, mogą się tego jutro właśnie w Zwardoniu nauczyć. Ewa Jeremicz, Beskid Life.